cóż, kolejne pytanie. A zadał je Dawid Mistrzowski. Co sądzicie o Shining Beats? No cóż, my z Monchi uważamy, że każda inicjatywa wspierająca, promująca muzykę elektroniczną jest jak najbardziej potrzebna. Jesteśmy za i no po prostu doceniamy z każdą z nich. I wspieramy każdą z nich. Oczywiście. Dokładnie. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Westalia, jak się poznałyście i co Was do siebie zbliżyło, jeśli można to tak nazwać XD? No, słuchajcie, poznałyśmy się w pracy, tak. Więc chyba najprościej jak się da. Cóż, no latamy. Poznałyśmy się właśnie na szkoleniu, z tego tak, co pamiętam. Monia była moją instruktorką. Tak, bo ja w ogóle uczę sprzedaży, słuchajcie, u nas w liniach lotniczych i customer service'u i tak się właśnie poznałyśmy. No a potem, słuchajcie, wiadomo, tam w pracy gdzieś przelotne jakieś tam tu cześć, to tak, co tam. Cześć, nawet zleciałyśmy razem. No i jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłam tą oto pannicę na Undercity. A jakie moje zdziwienie było, słuchajcie, tłum ludzi, tabun ludzi, słuchajcie, tabun ludzi. I nagle a my widzimy ty... siebie, nie? Widzimy siebie. Słuchajcie, i wtedy już wszystko było poszło. Jasne. Poszły było konie wiadomo, po betonie. Poszły wtedy, konie po betonie, wtedy. Było wiadomo, co to za klimat, z kim mamy do czynienia. Tak. No i słuchajcie, no i się zaczęłyśmy po prostu coraz częściej widywać. Tak. Się okazało, że bardzo dużo nas podobna łączy. Muzyka nam się podoba. I muzyka, że ale dużo i nas łączy. Dużo podobnych jakichś historii w życiu też przeszłyśmy. Tak, dużo tak. Podobnych zarówno przygód, jak i dramatów, które łączy. Nas do siebie zbliżyły. Bardzo. I po prostu no, pasujemy do siebie. Perfect match. Perfect match, yes. Pytanie od Kamil Poppe. Jaki jest Wasz stosunek do narkotyków i ludzi, którzy są pod wpływem na techno-imprezie? No słuchajcie, no cóż, myślę, że nie polecamy. Nie polecamy, słuchajcie. Ale jak już ktoś musi, to bardzo prosimy to robić z głową. Na YouTubie polskim jest dużo mądrzejszych ludzi od nas w tym temacie. No my jest. Nie za bardzo posiadamy wiedzę. Tutaj odsyłamy na przykład do Mestosława, który prowadzi jeden z najbardziej profesjonalnych kanałów na ten temat, o takim zdrowym podejściu. Tak. Także polecamy serdecznie i przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od Jędrzeja Szymanowskiego. Jakie są Wasze ulubione gatunki, podgatunki EDM? No to Ewelina, opowiedz Państwu. No to zaczynamy. W takim razie drum and bass, mm-hmm. down tempo, orienty, mm-hmm. bo to mi się razem tak łączy, także no. I tech house. No dobra, a jakbyś miała wybrać taki swój number one, jeśli chodzi o drum and bass, swój utwór definiujący, to co by to było? Definiujący. To jest utwór, od którego tak naprawdę mi się zaczęło to wszystko, tak? Przygoda z drum and bassem i to, co jak poczułam i chciałam wejść głębiej. Także to jest właśnie kawałek pod tytułem High Contrast Kiss Kiss Bang Bang. Proszę bardzo. Ja wiem, że High Contrast jest bardzo znany. Ale od czegoś się zaczynało. I mimo wszystko ci ale... najbardziej znani, co nie? No, no, no. Tak jakoś wprowadzają. A no klimaty. Pewnie, że tak. Ja mam też znane utwory swoje ulubione do pokazania, bo chodzi o to, jak to się stało, że my zaczęłyśmy słuchać tej muzyki, tak? Dokładnie, no pokazujemy Wam prawdę dzisiaj, prawdę. Tak? To, od czego się u nas zaczęło. Tak. Nie oszukujemy, nie szukamy jakichś, nie wiadomo, jakich wyszukanych znowu, żeby zaimponować tu. To w innych odcinkach. Dokładnie. Tutaj dzisiaj mamy trochę luzu, dokładnie. Luzu dla siebie. Super, piękny you utwór. Say you love me. Dobry Monci. A teraz Ty nam powiedz, jakie są Twoje ulubione trzy gatunki muzyki EDM-owej. No, number one to każdy, kto mnie dobrze zna, Wam powie, Ewelina również, że moim number one jest zawsze... Progressive! Oczywiście, bardzo długo szukałam muzyki dla mnie. Jak usłyszałam Progressive, stwierdziłam, że to jest moje... Eldorado muzyczne po prostu. Mm-hmm. Drugi gatunek, no to zdecydowanie elektrobreaki. Kocham, uwielbiam również. Ogromną przyjemność mi sprawiają. No i number three to jest, słuchajcie, acid. Ale nie chciałam mówić właśnie ani house, ani techno, bo ja po prostu kocham utwory z acidowym brzmieniem, niezależnie jakby od gatunku do końca, mm-hmm. ale jakbym miała stricte określić, no to jednak acid, techno to chyba mój number tak. one, jeśli no chodzi o acidowe brzmienie. Jak ja słyszę breaki, to od razu...
A moim utworem definiującym, jeśli chodzi o progressive, bo od tego zaczniemy, jest zdecydowanie Patrice Boimel, Adana Twins remix Roar. Myślę, że dużo osób zna ten utwór, ale mój number one. Number one. Ciary! Znowu, zobacz, znowu to usłyszałam i znowu mam ciary na twarzy. Po prostu nie wierzę. Potwierdzam. W ogóle Monia mnie bardziej wprowadziła w klimat progresywów, nie oszukuję, bo jednak... A ty mnie wprowadziłaś w klimat drum and bassu. No po to właśnie to jest, słuchajcie, żeby się wymieniać doświadczeniami. Wtapiać się. Tak, dokładnie. Tak, a teraz ja cię zapytam o twój drugi ulubiony utwór. I z tego, co pamiętam, Eveline, no to twój drugi gatunek to były jakieś down tempo, orientale, tropicale. No to jaki utwór przygotowałaś dla nas tutaj, żeby zaprezentować? To jest utwór Belle Ellips feat. Crazy White Boy, The Forgotten People. Proszę bardzo. To jest moja rodzina. Tak, bo Evelina to jest mama Afryka. Mama Afryka. Taką maksywę w naszym gronie. Od czego się zaczęły orientale i te klimaty, down tempo? Właśnie od Olivera Koleckiego między innymi. Kiedy pierwszy raz właśnie usłyszałam jego set gdzieś tam i w tym secie właśnie tak, ten kawałek był. Mówię, i cały set taki jest w ogóle, także naprawdę jest... Nie, w ogóle sety Koleckiego są rewelacyjne, więc to też polecamy. Oczywiście, jak najbardziej, ale tutaj, jak ta nuta wjechała, mówię, przesłuchajcie sobie, kochani, całą tą nutę, bo jest naprawdę klimatyczna. Oj, Monci, teraz mi powiedz, jaki jest ulubiony twój znaczący kawałek w elektrobrejka? Ojejku, słuchajcie, to jest utwór, który wręcz szazamowałam, jak byłam na swojej pierwszej elektrobreakowej imprezie. Jest Pamiętam. To utwór Pelf Hard Floor, feat Egyptian Lover. Niesamowita sprawa, zobaczcie. Kocham! Woo! Słuchajcie, wtedy... O Boże, jak ja to kocham. Wtedy, jak byliśmy na Pradze Centrum, to była jeszcze inna Praga Centrum. Tam nic nie było. Były, słuchajcie, puste cztery ściany. Obok baru stała DJ-ka, malutka, gdzie grali jacyś po prostu DJ-e, amatorzy, pasjonaci. I wtedy, słuchajcie, pierwszy raz usłyszałam elektrobreaki i stwierdziłam... Wow, naprawdę, słuchajcie, polecam, rewelacyjna muza. A kolejny kawałek to chyba miał być tech house'owy, prawda? Oj tak, te house'iki to już były, jak właśnie byłam w Warszawie. Wjechały, tak. I pamiętam, właśnie to była pierwsza z jednych imprez, między innymi właśnie, w Lustrach, tak. I to był kawałek, pamiętam, impreza już dobiegała końca. I w tym momencie wjechał Hot Scenes 82, Buggin'. Proszę bardzo, objeżdżamy. I ja razem z nim. Woo! Kocham tech house tak samo. Ja tak samo, bo jest jednak, no mimo wszystko, kocham i też również techno i w ogóle, ale tech house'ik to jest coś, co... Czasem też trzeba lżejszej muzyki posłuchać, tak, no nie można tylko w kółko tego techno i techno siepać, no. Dlatego ja mam tutaj, jak widzisz, sama właśnie różne inne klimaty w sumie, nie takie... No, ty masz takie spokojniejsze dzisiaj, no, właśnie, takie bardziej wyrafinowane. To mnie tak tutaj bardziej jednak... Super, nie no... Słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, każda muzyka jest odpowiednia na różne tam sytuacje, prawda? Ale kawałeczek jak najbardziej. Wspaniały. Tak, zdecydowanie serdecznie polecamy. Monci, powiedz, jaki jest kolejny?
Kolejny mój ulubiony gatunek acid techno, a jest. Utwór a definiujący utwór? To Dedan Sudan Sedan. Sudan Sedan acid. Dedan. Didan Dedan acid. Sudan Sedan. Proszę bardzo. Come on, bitches. Usłyszałam, słuchajcie, ten utwór po raz pierwszy na jakimś właśnie festiwalu. Od razu Shazam, mega mnie kupił. I w ogóle słuchajcie, te wszystkie wspomnienia, które wracają, jak słuchasz tej muzy właśnie z tych wszystkich momentów, no. Tak? No słuchajcie, coś pięknego. No to cóż, pokazałyśmy Państwu już nasze ulubione gatunki EDM i utwory definiujące. No to teraz przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie Ewelina, Ola Dąbrowska, proszę bardzo. Kiedy jakiś konkurs? Teraz. A teraz, proszę bardzo, konkurs. Co to za zagadka, dwie kulki i armatka? Słuchajcie, małe pytanie, mała nagroda, więc może umówimy się tak, że dla osoby, która udzieli najlepszej naszym subiektywnym zdaniem odpowiedzi, będzie, słuchajcie, oficjalne serduszko od nas obydwu, wysłane, ukazane, wypowiedziane, tak, nick osoby zwycięzcy. W jednym z kolejnych odcinków Ja Pakoniu zostaniesz, szanowny zwycięzco, przez nas serdecznie pozdrowiony, wyściskany i wyślemy Ci serduszko i buziaczka. Także czekamy na Wasze odpowiedzi, a tymczasem przechodzimy do kolejnego pytania. A pytanie będzie teraz do Eweliny od Mateusza Kołodziejczyka. Ewela, kie będzie śnieg sypał? He? No i to powiem Ci tak. Jako ze dzisiaj dzwonię jak do mamuśki, mam informację z pierwszej ręki. Już sypie, już jest śnieg. Może zjechać śmiało na narty, połamać gicole. Zehej. Kolejne pytanko od Ewel19062. Pojedynczy występ jakiegoś artysty na żywo, który na zawsze zapadnie Wam w pamięci. Chodzi o konkretny moment, nie całą imprezę. Dla mnie był to występ Juana Atkinsa na Elektroklub. W życiu czegoś takiego nie przeżyłem. No i Henryk Szwarcy w zeszłym roku też na EK w Katowicach. Do dziś mam ciary, jak pomyślę, jak dobrze się bawiłem. Pozdrawiam. Mączy. No, ja myślę, że takim momentem, który zapamiętam na zawsze, a wynika to z tego, że byli tam po prostu wszyscy moi przyjaciele wtedy, to był, słuchajcie, set Tigi, wiecie, tego od Bugatti, na warszawskiej Smolnej. Tak jak mówię, byli wszyscy moi przyjaciele, było super elektro i słuchajcie, w pewnym momencie Tiga nagle wjeżdża z Insomnią Faithlessa, nie? Kojarzycie? My po prostu wszyscy, jak to usłyszeliśmy, cała Smolna, nie tylko my, nie? Że wszyscy po prostu stają nagle jak wryci, że nagle, wiecie, elektro, bardziej taki breakowy set, nagle wjeżdża Insomnia, my wszyscy na siebie i wszyscy jak popierdzieleni. Co się dzieje? W ogóle! To jest dla mnie moment w ogóle, którego nigdy nie zapomnę, tak? No. A Twój, Ewela? Mój to był właśnie w zeszłym roku, bo po dłuższej przerwie też tam jak, no nie miałam sposobu się za bardzo jak wyjść na festiwale i większe imprezy. Poszłam na Undercity i był dla mnie ten moment właśnie kulminacyjny, kiedy poczułam coś niesamowitego na secie Jorisa Worna. Nie wiem, uderzył mnie ten moment tak mocno, że do tej pory gdzieś tam w głowie siedzi i myślę, że śmiało mogę wpisać ten moment jako najbardziej niesamowity, jeżeli chodzi o te klimaty. Super. No właśnie to są te momenty, ojeju, które potem zostają w głowie. Ojeju, bardzo dziękujemy za to pytanie, Ewel, bo myślę, że nam się tutaj bardzo miło zrobiło dzięki temu. No i zostało nam ostatnie pytanie, które składa się z 10 pytań. Ale odpowiemy, słuchajcie, nie na wszystkie 10, ponieważ część z tych pytań już się pojawiła. Także, drogi Lesiu, bo autorem pytania jest Leszek Filipiak, odpowiemy po prostu na pytania, które jeszcze nie padły. Dobrze, żeby tu też nie powtarzać się. Dokładnie. No to pierwsze pytanie, jak długo się znacie? 4 lata się około znamy. Tak. Czy planujecie jakieś kolaby?
No na razie skupiamy się, słuchajcie, na ulepszaniu tego, co robimy co same, robimy, no bo jakby zanim w ogóle wyjdziemy z jakimiś propozycjami, no to trzeba mieć z czym, więc chcemy najpierw mieć pewność, że nasz program jest na takim poziomie, że jesteśmy po prostu z tego dumne, nie ma się do czego tak przyczepić. Zresztą tak samo jesteśmy otwarte na współpracę, tak? Jeżeli ktoś chciałby współpracować z nami, proszę się odzywać. Zawsze coś się da, za wszystko się da załatwić, słuchajcie. Wszystko się da. Współpraca to współpraca. Dokładnie. No, ale póki co, no tak jak Monia mówi właśnie, ulepszamy się, dążymy do tego, żeby było fajniej, lepiej, przyjemniej. Kolaby na samo pewno wyjdzie. Przyjdą. Dokładnie. Dokładnie. Samo przyjdzie. Jasne. Czy długo się zastanawiałyście nad założeniem kanału i co Was popchnęło do jego otwarcia? Nie zastanawiałeś się? Nie było zastanowienia długiego. Raczej było jedno spotkanie. Monia przyszła, powiedziała... chciałabym założyć kanał na YouTubie. Bardzo, bardzo, bardzo. A to w ogóle z czego to wynika? Bo ja streamuję na Twitchu, pewnie tak, część z Was wie, tak. Jestem streamerem i od zawsze gdzieś tam, w sensie od zawsze, od jakiegoś czasu streamowałam i grałam sobie właśnie w gry i chciałam jakby pomóc troszeczkę swojemu streamowi, szczerze Wam o tym mówię, otwierając kanał na YouTubie, robiąc tam jakiś dodatkowy content. Tak, no, właśnie. Miałam tam Monchi Gaming. Monchi Gaming, dokładnie. Monchi przez zero, pamiętajcie, tak. To bardzo ważne. Tak. I tam też możecie znaleźć inne content, ale na początku tam wrzucałam właśnie jakieś moje gameplaye, ale stwierdziłam, że chciałabym robić jakby kanał o czymś innym, żeby był dodatkowo, bo jakby no tylko to granie mi nie wystarczało. No i już się znałyśmy trochę z Eveliną, chodziłyśmy po imprezach, słuchałyśmy mocno tej muzy elektronicznej i któregoś dnia po prostu usiedliśmy paczką znajomych i wymyśliliśmy, słuchajcie, zróbmy kanał o muzyce elektronicznej, tego nie ma w Polsce. Japa, no to japa. Muzyka elektroniczna. Ja się pytam, jaka nazwa? I Ewelina w tym momencie mówi, japa koniu. Tak powstał nasz kanał. Tak. I Monci w tym momencie, tak, biorę tak, to. Tak, biorę, zgadzam się. Jedziemy zajebista z tym. Nazwa, jedziemy z I tym. Później co? Content. Monia mówi, muzykę elektroniczną przecież tak kochamy, tak lubimy. No, można by było coś zrobić w tym klimacie. Sprawdzimy, czy coś jest. I tak w tym to się kierunku. Zaczęło. Okazało się, że widzowie są dużo bardziej wymagający, niż byśmy sobie wyobrażały. Że jest to dużo trudniejsze, niż nam się to wydawało. Że jest to dużo bardziej pracochłonne i czasochłonne. Tak. Ale wydaje mi się, że już mamy taki nasz mały system działania i idzie nam to coraz lepiej, coraz sprawniej. Lepiej. Bardzo dziękujemy, że nam pomagacie się rozwijać. No i dalej. Dalej. Czy gracie na jakimś instrumencie lub śpiewacie? No ja niestety nie gram, czego bardzo żałuję. Jak to, śpiewać... a na nerwach? A, to już jest wygrane. To już opanowane do poziomu mistrzowskiego. Do takiego poziomu, ja że też. Nawet nie wiesz, że się możesz denerwować, a się denerwujesz. Tak, no to Ewelina ma tutaj inne talenty. Ewelina, ja uważam, że Ewelina by była najlepszą na świecie stand-uperką. Naprawdę, słuchajcie, talent do opowiadania historii, coś niesamowitego. Ja mam po prostu poczucie humoru, jestem takim troszeczkę świrkiem. Ja gram na kontrolerze, jeśli no można właśnie. To nazwać. No można to nazwać instrumentem, jest to instrument, tak. Jakby nie było. Tak. Gram na kontrolerze DJ-skim, a oprócz tego no śpiewam sobie od dziecka. Też pochodzę z muzycznej rodziny, więc gdzieś tam też zawsze ta muzyka była obok mnie. Bardzo lubię śpiewać, a w ogóle jak ktoś chciałby stworzyć jakiś elektroniczny kawałek i szuka wokalistki, to... Zapraszamy. Proszę bardzo. Monchi. Tak, Monchi. Zapraszamy, bo mi się bardzo marzy stworzyć po prostu swoją muzykę. A jeżeli ktoś by szukał folklorystycznego akcentu, to tak. Zapraszam, gdyż Ewelina chodziła do zespołu góralskiego, nauczyła się śpiewać i tańczyć, a również chodziła do chóru. I ma nawet strój góralski prawdziwy. Dosłownie. Także, góralka prawdziwa wiadomo, musi być. Wiadomo. W każdym razie, jeżeli ktoś by chciał motyw folklorystyczny wykorzystać, służę pomocną ręką. No. Ulubione jedzenie. Ulubione jedzenie. Mogę Wam powiedzieć, czego nienawidzę. Wątróbki, leczo i kolendry. A Ty? Myślę. Właśnie. Jakby coś miało zniknąć na zawsze. Zniknąć na zawsze? No, to co byś wybrała? Kapary. Kapary nienawidzisz? Okej, okay. A nasze ulubione? A ulubione? To ja nie jestem w ogóle wybredna. Szczerze, ja lubię różne jedzenie, naprawdę. Także... Lub włoską kuchnię lubię bardzo. Włoska. Bardzo lubię sobie zjeść makaron, bardzo lubię sobie zjeść pizzę. W każdą kuchnię lubię kuchnię. No ja właśnie, ja ramen też. O, ramenik, dobra ramen sprawa. To tak, to tak. No. I, aha,
I ostatnie pytanie w ogóle zostało. Czy będzie więcej odcinków z setami Monchi? No, dwa już mamy za sobą, więc pewnie możecie się domyślić, że będzie więcej setów, będzie więcej odcinków z setami Monchi i tańcami Ewelajny, nie zapominajmy. Tak. Ja się świetnie bawię. Planujemy robić po prostu różne gatunki tych setów, tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A może nawet kiedyś zrobimy jakiś łączony, miszmaszowy. Dosłownie. Kto to wie? Tak. To było ostatnie nasze pytanie na dzisiaj. Yes. Kochani, dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie pytania, które przesłaliście. Bardzo nam miło było przygotować dla Was ten odcinek. Miałyśmy trochę więcej luzu, więc tak. Super. Słuchajcie, widzimy się za tydzień w kolejnym klasycznym... Jeszcze secik początkującego DJ-a właśnie. A dzisiaj to jaki? Właśnie! Z racji tego, że odcinek był o nas, a jesteś początkującym DJ-em, przed Państwem Monchi... DJ. Bądź DJ, patrzcie. Co tu się wydarzy? Nie pamiętam. Techno! Ten wjazd w ogóle. Już zapomniałam, że jest jaki wyskok. Co? Zapomniało się? Jaki wyskok tam piękny na początku zrobiłam. Mega! From Dark Side. Wow, a cóż to za DJ? Jakiś From the Dark Side, dokładnie. Zobaczmy może, co się dzieje kawałeczek dalej w secie. Co to za DJ? Co o nim możemy powiedzieć? Co możemy powiedzieć? Słuchajcie, DJ Monchi na scenie muzyki elektronicznej od kilku miesięcy dosłownie. Ale słuchajcie, bardzo się cieszę, że miałam okazję już naprawdę zagrać na kilku fajnych imprezach. Najmilej wspominam, wiadomo, Technolas, Blue Oystery. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które umożliwiają mi granie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie szkolą w tym i mam nadzieję, że będę coraz lepsza. Wpadajcie do mnie na kanał na Monchi Gaming, tam co jakiś czas będę wrzucała kolejnego secika. No i cóż, słuchajcie, miejmy nadzieję, że nasz dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dziękujemy pięknie. Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnym klasycznym Fajnie odcinku było. Japy. Było super, super naprawdę. Mi się to podobało. Dzięki. Dziękujemy Wam. I przepraszamy też za nasze delikatne przekrzykiwania się, ale taki już jesteśmy. Taki był dzisiaj odcinek. Dokładnie. Dziękujemy, miłego wieczoru i pamiętajcie, Japa koniu!